No i witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak pamiętacie, w poprzednim kiepsko to się skończyło. Niestety. Bo straciliśmy jedną postać. I teraz, jakbym chciał kolejną misję... Okej, tu jakiegoś zwierzaka mógłbym znaleźć. Pójdziemy do krypty 333. Okej, idzie Clark i bodajże Emily Grant. Chyba. Tak, Emily Grant idzie. I tym razem nie popełnia tego samego błędu i po prostu dam im o wiele więcej steampacków oraz... A tu może nawet dawajmy im po prostu po 10. To jeszcze oczywiście trzeba będzie uleczyć, ale to... Zrobię już po prostu na miejscu. Oczywiście można by też zakupić tam te skrzynki, żeby po prostu gra była łatwiejsza, ale... Nie chcę tego robić, bo... Psuje to troszkę całą... zabawę. Okej, no widzę, że tutaj krypta raczej... nie jest zbyt duża. Szkoda, że nie można na przykład tak zasiedlić takiej krypty. Okej, mieli bardzo duży problem z najazdem. What do we need to do? Czy możemy im jakoś pomóc? No, tego raczej... Okej, czy możemy jakoś pomóc? Czy zabijemy Franka albo Tanka? Okej, zobaczmy co tutaj mamy. Jakby niewiele, więc nic ciekawego się tutaj nie zadziało. Ale przezorny zawsze zabezpieczony, więc odpowiednią ilość steampacków po prostu miałem ze sobą. I wracajmy szybko. Tak, już zapasy jedzenia. Okej, osiągnęła poziom. Ta osiągnie za 4 minuty. Okej, percepcja. Percepcja tutaj była potrzebna. Więc zmykaj tam, pomagaj. Natomiast ty dysponujesz sporą siłą, więc idziesz oczywiście do naszej elektrowni. I odblokujmy też sobie skrzyneczkę ze zwierzakiem. Kotek! Plus 42% doświadczenia. Całkiem dobrze. Więc oczywiście dajmy ją... Dajmy tego kotka tutaj do naszej Emily Grant. Okej, no tego nie chcę przyspieszać, jak jest tylko 30 sekund. To byłoby troszkę głupotą. 10. Jak tam stoimy z levelami? Emily Grant ma 11, a Clark 12, więc teoretycznie mógłbym ich wysłać na wyprawę. A jako, że ten odcinek, poprzednie właśnie zwiedzanie krypty 333 było dosyć szybkie. Tak więc też bym tak zrobił, tylko zastanawiam się tutaj teraz, czy to mogę posprzedawać, bo takie bronie zdecydowanie nie są mi potrzebne. Plus 2 do percepcji, czyli komuś mógłbym tutaj dać. No jakby... No nie mam tutaj zbyt dobrych osób. Chyba, że ewentualnie tutaj.
ktoś miałby jakąś wybijającą się percepcję, to można by ją po prostu u niego zwiększyć, ale tak samo jest lipa. Okej, mam całkiem dobry zapas wody. Jak długo ci będą wracać? 2 godziny? O, to na pewno nie w tym odcinku, ale coffee break. Czemu ty jesteś na przerwie, jak możesz na przykład zrobić coś dobrego i chociażby poćwiczyć? Godziny będzie potrzebował. Tutaj też 1,5 godziny, aż przyjdzie do nas ktoś nowy. Okej, więc wybierzmy się na kolejną wyprawę. Myślę, że... Okej, Daily Quest, ale tutaj zyskam też Nuka-Cola. Więc chyba tutaj się wybiorę. Okej, bierzemy Clarka i bierzemy Emily. Chyba, że ewentualnie mógłbym jeszcze Davida. Tak na wszelki wypadek. Tylko, że u niego dalibyśmy... No dobra, tą broń. Jako, że mam teraz 3, to chciałbym też zabrać mnóstwo sprzętu. I startujemy z nowym questem. Kill Frank the Tank. A tam nie było. And, o, albo Or Tank. Czyli chyba gość będzie całkiem dobrze uzbrojony, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. Może być ciężko. Mogłyby się zacząć pojawiać znaczniki odcelowania, to wtedy zdecydowanie ułatwiłoby to sprawę. Okej, pierwsza 3 zabita. Chyba zdobędę tutaj mnóstwo kapsli, tak przynajmniej mi się wydaje. Kolejna 3. Tu nic nie pominąłem, nie. O, kotku, piesku, atakujcie. Okej, całkiem spore obrażenia tą pałką mu zadała. Tak więc bardzo dobrze. Okej, kolejna 3 pokonana. Już 212 kapsli, więc idzie całkiem dobrze. No, zegar raczej nie będzie za bardzo potrzebny. Właśnie w tym czasie, co sobie sam grałem, to też tam z magazynu posprzedawałem wszystkie niepotrzebne rzeczy. Zostawiłem sobie tylko te bardziej wartościowe, bo wiadomo, te różne śmieci w postaci tych, nie wiem, drewnianych samochodzików, to całkiem szybko się zdobywa, więc nie było aż mi tak potrzebne. Okej, pierwsza pokonana. Jeszcze został tylko jeden gość. Okej, 2 steampaki, dobrze. Całkiem spory zapas kapsli już nam się zbierać. Kaj, czy dojdę do 1000? Wydaje mi się, że tak. 2 kondygnacje udało mi się przejść, mam 400 ponad. A zostały jeszcze 3, więc
wrócę z całkiem pokaźną, całkiem pokaźnym zapasem kapsli. Okej, ta pałka też jest całkiem dobra. Szkoda, że nie na raz. Okej, razy 3, to już padnie. Zaraz będziesz mieć level, więc... No właśnie. Czyli jak zdobywają levele, to też odzyskują zdrowie. Ty natomiast nie będziesz miał levelu, więc ciebie uleczę. No, atakuj, kocie. Okej, został tylko jeszcze jeden. No i pięknie. No, prawie 600 kapsli, bardzo dobrze. To mi się podoba. No, chciałbym to... Dobra. Jakiś armor na pewno się przyda. Tutaj nic. A, przepraszam. Ale jakoś tak zaschło w gardle. Okej, to wystarczy. Żeby tamtą osóbkę już dobić. No, nie, 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 wróćcie, wróćcie. Już myślałem, że nie będę mógł więcej niż 600 kapsli, jakoś tak się dziwnie zatrzymało. Ale jest okej. Mogę. Mogę cały czas zbierać i eksplorować. Ile mam steampaków? 14 i 17 radawayów. Okej. Całkiem spory zapas, więc... Więc bardzo dobrze. No, jeszcze ten jeden gość. Znaczy, sorry. Jeszcze jedna dziewczyna. Nuka-Cola, okej. Z tego jestem bardzo zadowolony. Bo to jest raczej towar deficytowy na pustkowiach. O, raz dwa. Ale okej, dało radę. No jeszcze jeden strzał i po kłopocie. O, 1200, ładnie. Wypadałoby poleczyć ich. Okej, możemy iść dalej. Jakiś safe? A w safe tylko zegarek. Okej, no gdzie jest ten Frank the Tank? Pewnie tutaj na końcu będzie siedział. Fajnie, że te kombinezony zbieram, to akurat to się może będzie przydawać naszym duelerom, aby po prostu szybciej wytwarzali surowce. A dokładnie, to pewnie ten z fioletowo-różową czuprynką.
No, dwójka się porwała na naszą Emily Grant. Ajdź, tylko półtora, ale okej. Dało radę. Trzeba będzie uważać niego, bo on może mieć jakieś granaty. Okej, raz, dwa i pół, bardzo dobrze. No i ładnie. Tak to powinno wyglądać. No, ponad 1500 kapsli, 3 nuka kole. Bardzo dobrze i możemy wracać. To była bardzo dobra i owocna wyprawa. Przynajmniej takie jest moje zdanie, nie wiem jak wasze. Tak, wracajcie szybko. Ty wracasz i będziesz za 48 minut, ok. Mamy mały problem z jedzeniem. Więc myślę, że tego handy można po prostu na poziom niżej skierować. Ty jesteś dobry w agility. Okej. Zobaczmy, jakie tutaj zdobyliśmy pancerze generalnie. To można sprzedać. Percepcja plus 3. To na pewno będzie dobre dla kogoś tutaj. Jakoś tak ucichło. Okej. Plus 3 do percepcji. Okej, tu mam plus 2 do percepcji. Przydałoby się teraz coś też również na agility. Tu jest plus 1. Okej, dajmy tak. I ewentualnie jeszcze komuś tutaj na dole. Bo widziałem, że było też 2 do percepcji. Okej, siła, percepcja, jeszcze takie mi zostały. Percepcja. Tutaj będzie do siły. Kurde, jak nie ma tej muzyczki jakiejkolwiek, to tak cicho i beznadziejnie. Ale okej. Muzyczka się skończyła, tak więc ja również zakończę ten filmik na tym etapie. I miejmy nadzieję, że... O, zostań tu, gdzie jesteś. I miejmy nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu. I jeszcze mamy atak karaluchów. To powinien sobie Bobby szybko poradzić. No, Bobby, dajesz. Rozgnieć wszystkie te karaluchy. Jak to w ogóle z naszym życiem? No tak trochę nie wszyscy są do końca zadowoleni ze swojego stanu zdrowia. Ale okej, udało się jakoś doprowadzić do ładu i składu naszą kryptę, tak więc dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!